Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wampir, w którym to lecimy do szpitala Pembroke, aby ogarnąć, cóż to takiego się tam od Janie pawliło. Bo z tego, co powiedzie nam stara Bridget pod koniec poprzedniego odcinka, no, zbyt ciekawie to tu nie jest. No, świetnie. Cicho! Nie będziesz mi mordy darł. Dobra, to jest... nie w tym kierunku, w którym bym chciał iść. Dobra, 100 metrów jeszcze. O kurde, co za gość! Nie powiem, fajna nawet ta siekiera. Tylko ma niestety jeden dość sporą wadę. Jest zajebiście wolna. A to mi się niestety nie uśmiecha. Więc jako prezentacja nawet spoko, ale... tak ogólnie to... Tutaj ten toporek sobie jeszcze sprawdzę, bo akurat jego chyba jeszcze nie wykorzystywałem. Dobra, strzelba pompka, strzelba Miltona. Słuchaj, to jest co? Ogień. No to nie, jak już będzie ludzi, to Miltona sobie wezmę. Szybko się regeneruje. 50 metrów do szpitala. No, w samym szpitalu już de facto jesteśmy. Tam chciałem ten notatnik sobie jeszcze sprawdzić, ale ten notatnik okazuje się, że chyba jest w tym całym teatrze, w którym znaleźliśmy Doris. O właśnie, szpital został zaatakowany. Unfortunately, violence can be a necessary evil, sir. I volunteered, joined the army to serve the empire, sir, but attacking a hospital. Shame. What do you mean? A hospital should be a safe place, sir. Like a temple. A temple of science. Please show me what you... Of course. Dobra, ten ma niewiele rzeczy, ale zawsze coś, co mogę sobie przygarnąć. Dobra, i jeszcze szybkie wygadu-gadu, żeby podać mu lek. Trzymaj. Dziękuję. I adios. Kurde, chciałem powiedzieć, czytam coś tam, ale niestety nie wiem, jak po hindusku jest. Nie wiem, jak po hindusku jest do widzenia. Dobra, nie. Nie ma co. Jakich tematów poruszać? For now, we have to keep on looking after our patients. But we won't be able to do so for long without an administrator. Has Dr. Swansea really gone? Yes, this place is turning into a joke. A sad joke indeed. Thank you. Porwali Swansea? We'll talk later. Serio? Porwali doktor... porwali na filar tej dzielnicy? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. To mnie irytuje, że tu mam wszystko przegadane z kolesiem, a dalej jest na biało. Is there anything? I was sleeping when it happened, so don't know much. I heard Dr. Swansea disappeared after the attack. That's all I know. Goodbye for now, Mr. My sweet girl. Dobra, kolejna osoba, która twierdzi, że Dr. Swansea zniknął. Good evening, Dr. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need... Łyka i bądź zdrów. As far as I know, nobody's been hurt. But who were those men? Why attacked Dr. Swansea? What happened to him? We don't know. They came in, they went out. In between those two events, Dr. Swansea went missing. Maybe he just went into hiding nearby. Goodbye, Doc.
Okej, okay, czyli może go nie zabrali ze sobą, tylko gdzieś się schował. To jest taka lepsza wersja, powiedzmy. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Do you need... Are you all right? Poor Dr. Swansea. He was the only one to stand up to those brutes. And now they've dealt with him. Where is Dr. Swansea? I don't know. I hid behind a tent. I saw nothing. Czyli co, Prevensi zaatakowali szpital, po czym, kiedy dr Swansea wyszedł cały na biało, powiedział, panowie, wypierdalać stąd. To co, oni go zbutowali i tak dalej? Tak, słyszałem. At least 10 men and women. None of them sounded too happy, you know. When fear turns to anger. Reminded me of being back in the trenches. What did they do? They went upstairs and arrested Dr. Swansea. I wonder what you're laughing. They argued for a few seconds and then there was just this awful silence. Goodbye. No to czekaj, to w końcu go. To w końcu dr Swansea wyszedł i się nie postawił, czy. Czy oni go aresztowali? Bless poor dr Swansea, they beat him, but he didn't say a word about me. They hurt him, you say? Yes, I hide in the shadows, but I've heard them. What did they want? They wanted Dr. Swansea to confess his guilt and admit to relations with blood drinkers. I wish I could be sick again. Dobra, i co? Blood oil with fever. Czy się nic więcej? Znaczy, no, z mojej perspektywy jest nic więcej. Dla Prevensu to pewnie już jest zbrojnia, za którą mogliby doktora powiesić. For months I said this day would come. We should have armed ourselves. Riots are rising. The end is near. Do you need it? I'm afraid I do. Okej, czyli niestety nie tak jak się spodziewałem, nie było takiej akcji, jaką ja bym wpisał w scenariusz. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Dobra, do tych jeszcze muszę zawitać. Good evening. Dr. Reed, do you need it? Are you okay? I heard the hospital. Yes. Can you believe it? Attacking a hospital of all places. Mindless savages. Is anyone hurt? No, but Dr. Swansea is missing. I believe they wanted money or drugs. Maybe these brutes will ask for a ransom. Goodbye. Jak będą żądali, to spotkają się z moją szablą. Tutaj pan Cox. No on to raczej niewiele powie. Hey, doc. Are you all right? I had for a second I thought the bosses were here for me. They had guns and everything. Maybe they're a new gang trying to expand. Okay, czyli nic szczególnie ciekawego. I'll leave you. To się tam kuruj. Jeszcze mamy tych dwóch na dole. Coś ciekawe, co oni powiedzą, no bo oni siedzą głównie tutaj. A, no tak, teraz mamy takie swoje spotkanie. Tylko we dwóch. O, dobra. Wychodzi jeden, to panie kolego, pogadajmy. Hello again, Mr. Black. Good evening. A nie, okej, okay, oni mi nic nie powiedzą. No jest to też na swój sposób logiczne, no bo jak siedzą ciągle tutaj, a nie w szpitalu, to się należą do tego regionu, powiedzmy, Londynu. Goodbye, Mr. Thatcher. Ale skoro nie są konkretnie w szpitalu, no to niewiele mi powiedzą na temat tego, co się w nim działo. Jest to dość logiczne. Dobra. O, Lady Ashbury, nowy dialog. No, w sumie jak będę miał po drodze, mogę zajść. Dobra, to co muszę usunąć, bo będzie mi się jeszcze myliło. Pokaż mi to. Okej. Okay. Jeszcze ona i ta dwójka. Ona powinna być... O właśnie, bo oni się zazwyczaj trzymali razem. Gwyneth i... doktorek. Good evening, doctor.
Jezu, ale dziwnie się ustawiła ta postać. Are you all right? I heard the... I'm okay. I don't think anyone's hurt, but we haven't heard from Dr. Swansea. Do you think he's been taken then? Yes. There's been shouts in his office, and then these brutes left the hospital without a word. Okej, okay, krzyki, uciekali. O, mogę powiedzieć, że Tibet jest uzależniony. Okej. Okay. I will be... nurse. Ale to może już we własnym zakresie, bo nie ma co tego pokazać. Wiem, że są ludzie... Niestety bądź stety, Vampyr jest taką grą, która polega w dość dużej mierze na tym, aby... znaczy, aby... że trzeba... Jeśli chce się tylko i wyłącznie zabijać mieszkańców, to trzeba dużo gadać z ludźmi. A nawet jeśli nie chce się zabijać mieszkańców, to i tak trzeba gadać z ludźmi, no bo dość często mogą mieć jakieś informacje na jakiś temat. Good evening, doctor. I'm all right. I heard they were police in disguise who came to arrest Dr. Swansea. This place is a dump. Tak, przyszli jacyś konspiratorzy i dlatego szpital to jest jakiś dzicz. Nie będzie w tym jakikolwiek sens, no ale niech będzie. I'm okay. Are you okay? I'm fine. No one. Dobra, to niewiele powie. To łykaj, łykaj lekarstwo i czuj się lepiej. Okej, i to już chyba wszyscy. Tak. Czyli jeszcze tylko Doki muszę wyleczyć. No i to było dość ciekawe, że wyleczyłbym teraz i wszyscy ci kolejni, którzy nie byliby zarażeni, no to nagle by się zarazili. To byłoby po prostu jedno wielkie XD. No ale dobra, krótko mówiąc, muszę się udać do gabinetu doktorka. A najszybciej będzie w sumie to zrobić, teleportując się... No, nie w tym kierunku. Teleportując się do naszego gabinetu, bo jest to od razu na piętrze. A dobra, nie, to już zrobię sam. Tam leki będę musiał uzupełnić. A to na przykład nikogo nie ma i nie mogę robić uników. Też nie bardzo wiem czemu. O proszę. McCallum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Biały krzyż? Ale to nie ma żadnej epidemii. Jest krew. Pytanie czyja? Looks like he's wounded. I better follow the blood. No to już wiemy. Dobra, widzimy krew. No nie, nie. Bez tego widoku ona jest cholernie słabo widoczna. O, na piętro? O, ej, to było zamknięte wcześniej. Okej, jest winda. Tam jest przejście. To było wcześniej zamknięte. O, nowa lokacja. No i co teraz? Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. No co za gość! I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what he did. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're his progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Kościu, co ty za głupoty pierdolisz? Znalazłeś dowody wyrwane z kontekstu i chcesz teraz utworzyć jakąś teorię spiskową.
Time for the tried and true. Oho, czyli co, bossik? This is beast. This is a drop of King Arthur's blood, the blood of a true defender of Britain, stronger than your evil powers. Aha, gościu właśnie napił się krwi. Ciekawe. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. We'll pin you down. Ty, Vayne, weź spieprzaj. O kurde, ten tu jest silny. No ale z krwią nie wygrasz. Gościu, wyjdź z tego słonka, to zobaczymy, jak bardzo umiesz się ochronić. No, jeden strzał tak naprawdę wystarczy. Lub trzy. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. Debile. There's no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? O! Mogę go przemienić. Raczej nie będzie to moralnie dobre, ale myślę, że warto go oszczędzić. To mu pokaże chyba dość dobitnie, że mimo że jesteśmy wampirem, to nie musimy żerować na ludziach. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Nie powiem, nawet fajna walka. Gdybym pewnie nie używał strzelby, to potrwałaby pewnie troszkę dłużej. Ale kurde, fajnie. Fajnie to nawet wyszło. Szpital, no to... O, chciałem zaciągnąć w szyję, no ale nie udało się niestety. Dla wiedzy bez jej wiedzy. Uratuj Edgara Swansea. Stróże Priwen porwali Edgara i zabrali go do nowej siedziby w starym teatrze Doris Fletcher. O, i proszę bardzo, jak się łączy fajnie fabuła i pobocznik. Muszę udać tam jak najszybciej i ocalić mego drogiego przyjaciela. No dobra, czas się tam udać w takim razie. Ciekawe tylko, czy udałoby się uratować go, zanim go zabutują na śmierć, bo pewnie to też jest możliwe. Że możemy się pewnie... gdzie... No właśnie, tu. O nie! Kurde, dialog mi przepadł. Ajajaj. No chyba, że jeszcze mogę z nią pogadać. Ale wątpię. Ale zawsze warto sprawdzić.
Dobra, to będzie tutaj i... no oczywiście. Dobra, co ja się będę? No, kurde, teraz to mi szkoda to zużywać, no. Chciałem na wszystkich trzech, a nie tylko na dwóch. W sumie jakby tego ultimate'a użył na tym gościu, to dopiero by się ta walka szybko skończyła. Tu. Dziękuję. No dawaj. No spróbuj jeszcze raz. I do widzenia. Tyle widzieli. Idiotów. No i oczywiście kolejni są zaraz po drugiej stronie. Dobra, ten toporek też sobie muszę wymienić, bo on jest zdecydowanie za wolny. Piła... nie, bo szablę już mam. Pała z kolcami to jest ta podwuręczna. Tutaj ta doskonała pała niech będzie. Rzadko z niej korzystam w sumie. O, pałujemy! Dobra, wymiana na szabelkę. Trochę leczenia i uzupełnienie krwi. Mogłem sobie wrzucić strzykawę prosto w szyję i wyleczyć się momentalnie, no ale... jak mogę to zrobić za darmo, to czemu by z tego nie korzystać, co nie? No, jeden zdjęty. Typie, dasz mi przeładować? Dziękuję. To teraz szybka wymianka. Tylko taka nie w tym. Tylko tutaj sobie muszę wymienić na kołek. Mocnego stuna mi sprzedał. Co mi taka lekka iskierka? Co mi rzuca? Czosnkiem na mnie sypie, czy jak? Bo tego trochę nie rozumiem. No ale dobra, mamy full krwi, full leczenia. Jest tutaj domek Lady Ashbury, czy właściwie bardziej rezydencja. Where have you gone, Elizabeth? I have a bad feeling about this. It's locked. Okej, czyli to jest to, co było, co mówiła, że może jej nie być. Czyli przepadła mi okazja niestety na pogadanie z nią. Z typami się dość szybko rozprawimy, zwłaszcza takimi podstawowymi, którzy dosłownie są tylko mięsem armatnim. Awanturnik i strzelec. Dobra, z nimi też gładko poszło. I okej, mogę teraz wejść chyba centralnym wejściem, czy centralnym, głównym, więc o tyle szybciej to zejdzie. So Prewin never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. No, zapewne. Ciekawe tylko, czy go już... czekaj. A nie. Że na razie widzę tylko szczury i tych... i Prewensów. Pytanie, gdzie możemy zastać Edgara. O. Siema. Ty mi z kolei... No, ten aż na glebę padł. Sprawdzę sobie teraz ten pistolet Parabellum, bo już go testowałem poza nagraniem, ale on może być na ludzi dobry. Bo on wali serią trzech strzałów, więc takich zwykłych może od razu jedną serią zdjąć.
No prawie. Troszeczkę jakbym miał większe obrażenia, to by ich zabijał. Dobra, tutaj wejdę? Wejdę. Okej, okay, tutaj wcześniej znaleźliśmy tą notkę od Doris. Tutaj mogę otworzyć. Dziwo, nie mogę otworzyć. No, ale jakbym mógł, to po co by mi to było? Dobra, tu gdzieś chyba są te schody na dół, nie? Jak się dobrze kojarzę. No, po drugiej stronie, bo tu jest ta kurtyna. Ty, nie, czekaj. Nie wróć, nie, ja tędy wyszedłem wcześniej. Czekaj, to jest tutaj. Ale gdzieś są te schody. Na sam dół. Nie, no mogę to otworzyć, no ale co mi to daje, bo to jest tylko wyjście na tą, na lożę. Okej, tu byłem, a tutaj? Tutaj jakaś garderoba, powiedzmy. Okej, czyli to chyba będzie jednak z tej strony. Znaczy no, bardziej niżej z tej strony. Bo tu, no nie no, tu nie mogę zeskoczyć. Chyba, że mam po prostu wejść z dołu centralnym, znowu tym centralnym, tymi głównymi drzwiami. No, są szeroko otwarte. Where is Edgar? P.O.P. Talk. Where is he? Nie chcecie gadać? No to was rozstrzelam, potnę. A ziomka i tak znajdę. O, raport McCallama. Czy McCulluma? Nie. Dobra. Tutaj kolejne. To jest co? 6 i 8. 2 dni później. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Klucz do wejścia na scenę. Co tu? O! Ten piciel. Jest Swansea. Gdzieś tam na dole. Okej, okay, nie tędy. Tędy to my w sumie stąd wychodziliśmy, czyli tędy chyba. Teraz przejdziemy. O, 6 naboi do shotguna. Tak, tędy. I tak, są kolejne schody. Dobra, give me a moment. Dobra. Wróciłem. Szybka akcja do ogarnięcia na już, niestety. Siema. Nara. Coś zostawiłeś? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. A, jednak zostawił, tylko zabrałem to najpierw. Tutaj. Safe dowodowy. Rodney. I should find the key to that box. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. No dobra, to teraz ma to trochę sensu. Znajdź klucz do magazynu, no ale gdzie on może być? No raczej na pewno nie w jakimś losowym miejscu. It's locked, all right. O, super, tu się nie otworzy, a tam oczywiście jest Swansea. Z tej strony? A, okej. Okay. Tam zgarnąłem klucz tutaj. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Co oni mu zrobili? Try to spare me.
As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? Co, oni go pałami okładali, czy jak? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same ones. Wydaje mi się, że on chyba coś kręci. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Aha. No jeśli mają rację, to słusznie się obawiam, ale jeśli nie, no to po co cała ta maskarada? Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. Oh. What do you want me to say, John? Okay. Żałuję trochę, że nie przeczytałem tego pamiętnika. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. Terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital.
You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance, just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure Harriet. There was no evil... Co on zrobił? ...diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. I made a mistake. Co za debil! What is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. No, nie do końca. Just another victim of this tragedy. Wow. Czyli co, nie dość, że to przez doktora Swansea'ego tak mocno rozprzestrzeniła się ta plaga skali. Harriet Jones w sumie chuj wie, czy ona teraz jest. Ale to wszystko stało się za sprawą krwi Lady Ashbury. Czyli w krwi Lady Ashbury jest coś, co było w stanie wywołać tę plagę. Teraz pytanie, czy da się jakoś to coś zniszczyć? Zniwelować? Pozwól umrzeć? No, na pewno nie będę wysysał krwi. Dobra, niezależnie od tego, co on zrobił, przemienię go, ale tylko dlatego, żeby nie stracić zdrowia dzielnicy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh... Please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Druga przemiana w ciągu jednej nocy. Pacjent zero. Pokonaj Harriet Jones, która stoi za plagą skalów. Porozmawiaj z Lady Ashbury, przygotuj się do walki z katastrofą! Antidotum. Nazywa się teraz ta główna misja. Ale co za wskazówki poleciały do Swansea'ego? Edgar wykorzystał krew Lady Ashbury do przeprowadzenia potajemnego eksperymentu na Harriet Jones. To jakaś stracona wskazówka.
ale nie jest mi to chwilowo potrzebne. Nie jest chwilowo i raczej już w ogóle nie będzie. Wow. Autentycznie nie wiem, co powiedzieć. Ale to, co on zrobił, to było... Co powiedział Jonathan, że to było nieetyczne, to jest dość... mocne... ocenzurowanie tego, bo to, co on zrobił, było nie dość, że lekkomyślne, to jeszcze bardzo, bardzo głupie. Okej, okay, chyba zebrałem właśnie wszystko, co jest związane z misjami. Dobra, czekaj. Na pierwszym piętrze. Dobra, no to poszukam jeszcze tego gościa, żeby otworzyć ten klucz. Żeby otworzyć ten safe. Pierwsze piętro, ale pierwsze piętro to jako parter, czy jako faktyczne pierwsze piętro? Teraz pytanie, czy ja mam szukać klucza, czy jakiś zwłok? Odporni się zrobili. O! Okej. Totalnym przypadkiem. Nie myślałem, że to będzie źle żało, a nie, że to jest w posiadaniu jakiegoś kolesia. No ale okej, niech będzie. Otwórz safe i zabierz pamiętnik Ushera Talltree. Chyba się Usher wymawia to imię. Wolę, że mam na imię Uther, albo Ufer, bo to się lepiej się to wymawia. Czekaj, nie, tu jest Swansea, tak? Tak, ale mimo iż jest wampirem, teraz pewnie dalej moglibyśmy go tak czy siak wysać z niego krew. Dobra. O co tam chodziło z tym pamiętnikiem w sumie? Nie wiem. No to innym razem do sprawdzenia. Myślę, że teraz jeszcze tylko pójdziemy do Lady Ashbury, zagadamy do niej. Nie tędy. W górę. Zagadamy do Lady Ashbury. I na tym zakończę odcinek, bo nie mam bladego pojęcia, jak długo i ile mniejsze czeka teraz rozgrywki. Ale jeszcze ten notatnik bym chciał Usherowi zanieść. Tylko nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym. Czy nie tędy, przecież tu masz wyjść. Tutaj jest wyjście. Return at a more convenient time. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. No, ludzie! Are you sure about that? Jakaś sprężyna. Kurde, ale jednak trochę słaby ten pistolet. A niby miał być najlepszy na ludzi. Rewolwer ma dokładnie takie same obrażenia. O dziwo są niby niższe. Przecież nie bardzo wiem, z jakiej paki. Zauważyłem, że rewolwer jest lepszy w ogóle pod względem nawet ogłuszenia. Ale włócznia krwi, the best jak na razie. Na wszystko tak naprawdę. Dobra, milady, pogadajmy. So, where are you? Na piętrze, tak jak wcześniej. O, maluje coś. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp.
I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? No był głupi, to jest... Nie ma co gadać, on był głupi w tym, jeśli chodzi o dokładnie ten temat. Nie, on był po prostu był skretyniałym idiotą. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say, I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... Do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait. No. Elizabeth. Zły dobór słów. Bardzo zły dobór słów, Jonathanie. Zgromadź składniki antidotum. Uzyskaj krople krwi króla Artura, insulina i kropla krwi Williama Marshalla od Redgrave'a. No, to jest akurat najbliżej. Wow. Nieźle się to potoczyło, ale dobra. Jak mówiłem, to jest koniec już tego odcinka. Nie mam dlatego pojęcia, ile on może trwać. Bo na nagraniu mam już niecałą godzinę i dwie minuty. Ale... Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. No i dobra. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zbierzemy te składniki i prawdopodobnie, co za tym idzie, zakończymy grę, bo pewnie będziemy walczyli z tą całą katastrofą. Ale cóż, ode mnie póki co to tyle i widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.